Skąd pan przyjechał na festiwal biegowy do Piwnicznej? Ja przyjechałem z Tarnowa. Czyli niedaleko. Niedaleko. Który raz pan bierze udział w tym festiwalu? No po raz pierwszy. Od niedawna dopiero zacząłem biegać i po raz pierwszy postanowiłem startować. Za chwilę startuje pan w biegu na 23 km. Jak pan przygotowywał się na ten bieg? Solidnymi, mocnymi treningami. Przede wszystkim podbiegi też trenowałem, bo tutaj typowo górski bieg. Dopiero od tego roku tak typowo zacząłem górskie biegi biegać, więc... To jest pierwszy pana bieg podczas tegorocznego festiwalu, czy już biegł pan w jakichś innych biegach we wcześniejszych dniach? Nie, to dopiero będzie. Tak, ale trzymam kciuki i życzę powodzenia. Super, dziękuję bardzo. Jak samo poczucie przed biegiem na 23 km? Świetnie. To jest twój pierwszy bieg podczas tegorocznego festiwalu? Tak jest. Jak się przygotowywałaś do niego? Zaczęłam od morsowania w zasadzie tylko, a później jakoś poszło. Tak. Kto razem z tobą biegnie? Biegniesz samotnie, czy może ktoś ci towarzyszy? Nawet sama musiałam 400 km już jechać. A skąd jesteś? 300 km z Gliwic. Tak, trzymam kciuki, powodzenia. Dzięki. Już za chwilę bieg na 23 km. Jak samo poczucie? Obserwuję się. Pierwszy bieg to jest taki festiwal. Zobaczymy, jak będzie. A od dawna biegasz? Jak się przygotowywałaś do tego biegu? W sumie do biegu przygotowuję się od 2 miesięcy. Trochę biegałam. Nie wiem, wcześniej miałam przerwę przez COVID, więc zobaczymy. Mówisz, że biegasz od niedawna. Jak ci się podoba tegoroczny festiwal, który jest organizowany po raz pierwszy w Piwnicznej Zdroju, a po raz 12 na Sądecczyźnie? Bardzo mi się podoba. Bardzo ładne miejsce, bardzo urokliwe. No to jest jedyny bieg, w którym biorę udział, więc ciężko mi powiedzieć o reszcie biegów. Ale jeśli dobrze pójdzie, to pewnie w przyszłym roku podwyższysz sobie poprzeczkę i wystartujesz może w jakimś dłuższym biegu. Tak, mam nadzieję, że jak się wszystko uda, to w przyszłym roku. Tego życzę. Trzymam kciuki. Dziękuję.